Chcę sobie ich nagrać, jak stoją. Thank you.
O przywitanie gości honorowych poproszę przedstawicieli organizacji harcerskich, które brały udział w obchodach 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Witam wszystkich serdecznie, witamy wszystkich serdecznie na zakończeniu harcerskich obchodów 70. rocznicy Powstania Warszawskiego. Harcerki i harcerze łączą miasto. Jest to projekt organizowany przez cztery organizacje harcerskie, które działają w Warszawie. Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Harcerskie oraz Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza, Federacja Scoutingu Europejskiego. Witamy zgromadzonych tutaj gości. Witamy pana Leszka, pana profesora Leszka Żukowskiego, prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Witamy również kombatantów, powstańców Warszawy, naszych bohaterów. Witam pana pułkownika Sławomira Gąsiora, przedstawiciela dowództwa generalnego. Witamy pana Marcina Wojdata, sekretarza miasta stołecznego Warszawy. Witamy również przedstawicieli organizacji harcerskich. Witamy harcmistrzynię Ewę Borkowską-Pastwę, przewodniczącą Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Witamy harcmistrzynię Jolantę Kreczmańską, wiceprzewodniczącą Związku Harcerstwa Polskiego. Witamy harcmistrzynię Teresę Ciecierską, przewodniczącą Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju. Witamy przedstawicieli Stowarzyszenia Harcerskiego. Witamy również przedstawicieli Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza, Federacja Scoutingu Europejskiego. Cześć, baczność! Wystawić posterunek honorowy przy grobie nieznanego żołnierza. Na warcie staną dwaj harcerze. Jeden. Proszę harcmistrza, żeby za harcmastyka odczytanie... Pamiątkowe tablice i pomniki, wyżłobienia po pociskach. Nazwy ulic przypominają o tym, co wydarzyło się w tym miejscu 70 lat temu. Wiele z tych śladów dotyczy uczestnictwa harcerzy, ich poświęcenia, determinacji, odpowiedzialności za losy państwa i jego obywateli. Udział tysięcy harcerek i harcerzy w powstaniu, ich odwaga i skuteczność wiążą się z realizacją wartości przyświecających ruchowi harcerskiemu od samego początku. Myślę tu zwłaszcza o idei braterstwa i służby, której realizacja objawiała się podczas walk o wolną Polskę, zarówno w latach 1914-1920, jak i w czasie II wojny światowej. Przypominanie o tych zasługach uświadamia, jak wielkie znaczenie mają idee harcerskie w kształtowaniu postawy patriotycznej i moralnej Polaków na przestrzeni dziesiątków lat. Podczas Powstania Warszawskiego członkowie harcerskiej Poczty Polowej łączyli różne części miasta, przenosząc meldunki oraz rozkazy. Z narażeniem własnego życia, często w za dużym, opadającym na oczy hełmie, przenieśli około 200 tysięcy przesyłek.
dzisiejsze czasy nie wymagają już, na szczęście, takiego poświęcenia. Ale przecież wciąż potrzebne jest łączenie ludzi w duchu wzajemnego szacunku oraz praca dla dobra ojczyzny. Dzięki Państwa zaangażowaniu i pasji, dzięki wspaniałym pomysłom, jak gra miejska inspirowana historią powstańców, czy projekcje filmów, podtrzymywana jest niezwykła tradycja ruchu harcerskiego oraz wzmacniana wierność ideałom, które dobrze służą wychowaniu młodych ludzi. Jako honorowy protektor ruchu harcerskiego w Polsce i poza granicami kraju gorąco wspieram Państwa inicjatywę, życząc jednocześnie kolejnych pomysłów mających na celu propagowanie harcerskich idei wśród kolejnych pokoleń Polaków. Pozdrawiam. Czuwaj. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Poproszę teraz o odczytanie listu od dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych pana generała broni pilota Lecha Majewskiego. Proszę przedstawić się na dowódcę. Drogie druhny, drodzy druhowie, z okazji zlotu harcerstwa polskiego wpisującego się w obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego gratuluję tak pięknej inicjatywy, wspaniałej lekcji naszej chlubnej historii. Dzisiaj wszyscy jesteśmy wzruszeni widokiem tysięcy młodych ludzi w mundurach, którzy każdego dnia pokazują, co znaczy przepełniona tradycją służba ojczyźnie. W imieniu własnym, żołnierzy oraz pracowników wojska Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych chciałbym pogratulować Wam zaangażowania i oddania. To Wy nadaliście słowom solidarność oraz służba ojczyźnie nowoczesny wymiar. Codziennym działaniem udowadniacie, że prawdziwy patriotyzm wymaga gotowości niesienia pomocy słabszym i tym, którzy jej potrzebują. Korzystając z okazji 70. rocznicy obchodów Powstania Warszawskiego, w tym szczególnym dla wszystkich Polaków dniu, proszę, przyjmijcie serdeczne podziękowania za Waszą ofiarność, wierność i przywiązanie do tradycji i najwyższych ideałów. Z wyrazami szacunku podpisał dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał broni, pilot Lech Majewski. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu druhnę Ludmiłę Niedbalską, przedstawiciela Szarych Szeregów. Druhni i druhowie, czuwaj! Jesteśmy tutaj z Szarych Szeregów, bo naszym obowiązkiem jest być z wami, którzy przybyliście z całej Polski. Myśmy, Szare Szeregi, też byli w całej Polsce, chociaż naszym największym zwycięstwem moralnym było Powstanie Warszawskie, ale inni harcerze z innych robili swoje. Każda jakaś okręg, każde województwo, że tak powiem, miało swoje zadania. No i jesteśmy w tej chwili tutaj z Warszawy i przekazujemy wam nasze wartości i nasze zadania, którym jesteśmy wierni do dzisiaj. Myśmy nie szli na śmierć. Myśmy szli wykonać zadanie. Jakie zadania są przed wami, nie wiadomo. Ale wykonujcie je według naszej zasady. Róbcie to, co trzeba. Kiedy się naszych kolegów pytają, czy mówią o bohaterstwie, odpowiadają, jacy bohaterzy, robiliśmy to, co trzeba. Jesteśmy tutaj dzisiaj, pozdrawiamy was, życzymy, żebyście nasze wartości nieśli dalej, żebyście wychowywali młodzież i późniejszych dorosłych na Polaków, na obywateli, a jeśli trzeba będzie, to i na żołnierzy. Naszym hasłem wojennym, powojennym i do dzisiaj ważnym jest, i to wam przekazujemy, w służbie Bogu i Polsce, czuwaj! To dzisiaj ważnym jest, i to wam przekazujemy, w służbie Bogu i Polsce, czuwaj!
Słuchaj. Dziękuję bardzo. Całość, toczność! Do hymnu harcerskiego. To jest... Wszystko. Tak? Teraz masz? To proszę o ustawienie się delegacji. Wieniec składają Kacmus Grzegorz Kaczmarczyk, komendant z lotu Związku Artystów Rzeczypospolitej, jutro powstanie. Harcmistrzyni Paulina Gajowicz, komendantka chorągwi stołecznej Związku Artystów Polskiego. Podharcmistrzyni Magdalena Tchórzewska, naczelniczka Stowarzyszenia Harcerskiego. Podharcmistrz Piotr Czerwiński, pełnomocnik przewodniczącego Skautów Europy do spraw obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Harcmistrz Bogdan Jakowski, przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju. Bardzo proszę.